Dzięki, Ola, że to powiedziałaś, bo w ogóle ja też chcę powiedzieć o świętym sądzie, o którym się pomodliłam z inspiracji Oli. I to w ogóle ostatnio, oczywiście, musiałam po prostu popatrzeć. Dzisiaj w ogóle się obudziłam z rana. Śpię w zatyczkach często. Lubię, jak jest cicho, jak mogę sobie po prostu zasnąć. Dzisiaj z rana się obudziłam, chyba piąta była, poszłam do toalety. Wracam, tak leżę w łóżku, mówię, wyjmę jedną zatyczkę. I wyjęłam i słyszę, ptaki śpiewają za oknem. I od razu przyszła mi, wiecie, przyszła mi jakby taka konotacja, że Boże, ja ostatnio miałam wrażenie, że Cię nie słyszę. Tak samo jak nie słyszałam tych ptaków za oknem, ale wyciągnęłam zatyczkę i w ogóle one śpiewają. Po prostu mam zatyczki w uszach, nie? Czy tam miałam jakieś duchowe. Wiecie, ja w sumie jeszcze nie opowiadałam mojego świadectwa całego i w sumie chyba to też nie jest dzisiaj ten dzień, bo dzisiaj po prostu chcę powiedzieć o tym sądzie, który przyszedł. Pomodliłam się o niego, nie wiem jak dawno temu, ale wszystko legło w gruzach. Wszystko w ogóle po prostu, co mogło. Ale to są te momenty, że wiecie, ja pierwszy raz, jak poznałam Artura i Agatę przez człowieka gdzieś tam, z którym ja się spotykałam, pamiętam takie kazanie od Agaty właśnie o mieszu, który Jezus przynosi do naszego życia. I ja od tamtej pory w ogóle się dowiedziałam, uwierzyłam i zaskoczyłam, że Jezus jest skarbem i że On jest po prostu godzien oddzielenia wszystkiego, co jest nieprawdziwe z mojego życia. I gdzieś tam to było chyba niecałe 3 lata temu. Teraz w ogóle jestem z wami, gdzie tutaj bym nawet nie pomyślała, że tutaj będę kiedykolwiek w Warszawie, bo miałam tam życie na Śląsku. Ale do rzeczy. Ostatnio właśnie miałam taki czas, że mi się wydawało, że nie słyszę Boga. Nie? W ogóle ja w teorii wszystko wiem i wszystko wam pięknie wyrecytuję, bo ja ogólnie chłonę słowo i nauczanie jak gąbka. Tylko przecież wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby coś wyrecytować z głowy, tylko żeby w ogóle żyć tym, tak? Co jest zgłoszone. Więc ja wiedziałam, że przecież coś musi być zagranicą. To nie jest tak, że Bóg w ogóle, nie wiem, do mnie nie mówi, to w ogóle ja się jakoś zatkałam gdzieś, nie? Ale czułam, że w ogóle jakby do mnie nie mówił, tak? Jakbym go nie słyszała w wielu tematach. A przy tym wszystkim mam bardzo rozdmuchaną służbę, za którą się wzięłam od stycznia. I miałam taki czas, że zaczęłam Boga pytać, Boże, kim ja w ogóle jestem? Jaki jest mój urząd biblijny? Bo ja tak ostatnio z Agatką miałam spotkanie duszpasterskie i tak rozmawiałyśmy o tym i zaczęłam tę rozmowę od tego, że mam wiele talentów, dlatego że się też wychowałam w Kościele Zielonoświątkowym. Nie wiem, czy każdy z was wie, ale w Kościele Zielonoświątkowym można bardzo się, wiecie, wyszkolić w wielu rzeczach. I ja tego nie mówię w ogóle jakkolwiek przekornie czy coś. Tam są ludzie szkoleni do wielu rzeczy, tak? I ja właśnie byłam taką osobą dobrze wyszkoloną do śpiewania, do głoszenia, do uśmiechania się, czy sprzątania, czy witania w drzwiach. Ja wszystko umiem robić. Ja naprawdę umiem wszystko robić. To w ogóle brzmi tak brzydko, nie? Trochę, ale to nie chodzi o pychę. Po prostu mnie nauczyli. Nauczyłam się, tak? I w tym wszystkim ja mówię, Boże, kim ja w ogóle jestem? Nie będę w ogóle, nie wiem, jakoś tak nadmuchiwać swojej osoby, nie? Ale mówię tak, niby umiem uwielbiać, niby umiem tak trochę ponauczać, niby umiem poewangelizować, to i tamto. No, jeszcze bym się nie wzięła i nie powiedziała, że jestem jakimś apostołem, no bo bez przesady, w ogóle jestem na początku drogi. Więc to by było śmieszne, gdybym teraz do takiego wniosku w ogóle, wiecie, ale mówię, wiem, że mój talent, nie każdy mój talent jest moim powołaniem i zaczęłam się zastanawiać, Boże, co jest moim powołaniem, bo to nie chodzi o to, żeby być człowiekiem, orkiestrą i wszystko umieć robić, tylko w ogóle mieć, fajnie jest umieć różne rzeczy robić i dobrze je robić, ale co jest moim powołaniem? I jakiś czas temu właśnie coś mi zaczęło nie grać. Wiecie, ja dodawałam na mój kanał na YouTubie i na Facebooka 3 filmy tygodniowo. W ogóle byłam dumna z tego, że wreszcie robię coś, no, słowa mi brakuje. Systematycznie, dziękuję. Systematycznie mówię, ale jestem systematyczna. Zawsze byłam taki słomiany zawał, teraz jestem taka systematyczna. Wszystko 3 razy w tygodniu, super.
byłam sama z siebie taka, wiecie, dumna, taką sobie relikę zrobiłam. O, 3 filmy. W ogóle chodziłam z taką karteczką wszędzie, miałam w etui na laptopa taką karteczkę, rozpiskę w ogóle tego miesiąca i w tym takie małe karteczki, na których pisałam nazwę odcinków, sobie odhaczałam w ogóle wszystko, czy wszystko jest wszędzie dodane i chodziłam taka systematyczna, wiecie. I w ogóle zaczęłam zaskakiwać, że coś jest nie tak. Ja nawet nie wiem jak. W ogóle wierzę po prostu, że chodzę z Duchem Świętym, więc jakoś tam się zaczął przebijać po prostu. I mówię, Boże, kurde, no, coś jest nie tak. Mówię, co jest nie tak? Dlaczego coś mi nie gra? Dlaczego jakiegoś takiego pokoju w tym nie mam? I przyszła mi taka myśl. Jeżeli, bo ja w ogóle też zaczęłam też pracę pełnoetatową. I ja ogólnie przez to, że służbę taką sobie, tak sobie rozmuchałam sama, to też przez to nie miałam w ogóle czasu. I cały mój wolny czas, to wiecie, było właśnie zajmowanie się tym. Mówię, Boże, jeżeli ja poświęcam cały mój wolny czas, w ogóle naprawdę bardzo dużo czasu na coś, co nie jest moje, tak mi zaczęło świtać, to może dobrze by było się zastanowić, czy to na pewno jest u Ciebie, bo jeżeli ja jestem powołana do czegoś innego, to ja nie mam czasu na te rzeczy przez to, że ja teraz zajmuję się czymś, co sobie rozmuchałam, nie? Jakoś tak nadmuchałam sztucznie. I wiecie, w ogóle ja wierzę też, że my jak chodzimy z Bogiem, to wszystko, za co my się zabieramy, się zamienia w złoto. I w ogóle między nami siedzą ludzie w ogóle, którzy gdzieś tam też przez tego vloga, wiecie, nie? Się pojawili w ogóle, czy w kościele, czy w ogóle do Jezusa przyszli tak na poważnie. A tu nie chodzi o to, żeby były jakieś tam efekty. Efekty będą zawsze, bo wszystko, za co się zabieramy, będzie w ogóle złotem. Tylko wiecie, szukajmy tego, co jest naszym powołaniem. I ja właśnie zaczęłam Boga pytać, jak się pomodliłam o ten Święty Sąd, to w ogóle Duch Święty znowu mi pokazał moje różne motywy. Ja mówię, kurde, znowu z takimi motywami to robiłam, już trochę inne, ale znowu jeszcze jakieś takie nie bardzo. Mówię, no ja nie mogę w ogóle, ile jeszcze? I jakoś tak zaczęłam... Aha. Sorry, ale też mi dzisiaj te ptaki tak, wiesz, próbuję to wszystko... Wiecie, próbuję to sobie wszystko poukładać, te myśli takie... Ostatnio miałam taką swoją mini ucieczkę od tego wszystkiego. Zaczęło się w Wilce. Zaczęłam odpoczywać, jak byłam w Wilce. Gdzieś tam zasnęłam w tym lesie. W ogóle mówię, Boże, wreszcie mogę odpocząć. Wreszcie mogę odpocząć. Jak wróciłam, to mówię, robię sobie przerwę od tego vloga, bo już nie mam siły po prostu nawet myśleć o tym. Nie? Wierzę, że też Boże rzeczy nas nie męczą, więc to dla mnie też był sygnał, że coś jest nie tak. I zaczęłam odpoczywać. I jakaś taka frustracja też we mnie narastała, bo nie do końca gdzieś tam chciałam wracać do tego. Mówię, Boże, kim ja jestem cały czas? W ogóle po prostu też ta modlitwa o te święty są. Straciłam myśl. Co? My cię kocham, dlatego patrzę. A, no właśnie, tak, o tej ucieczce mówiłam. No, jakieś chyba 2 tygodnie temu nie byłam w kościele w niedzielę. I potem też w środę nie byłam. Bo mówię, mam dosyć, Boże. Nie chodzę na wszystkie ewangelizacje, ale chodzę na ewangelizacje. Chodzę na wszystkie modlitwy, na wszystkie spotkania. Robię tego vloga tyle razy w tygodniu. Rozmawiam z ludźmi na telefonie, coś tam. Ja w ogóle nie spędzam z tobą czasu na osobności. I wiecie, w ogóle to... Ja pamiętam w tą środę, kiedy się modliła Agata o ducha pokuty. Ja wtedy zostałam w domu. Ja nie wierzę, że to jest, wiecie, najlepszy sposób, żeby zostać w domu. Jak się sobie zrobiło religię z chodzenia do kościoła, to też nie jest tak, żeby teraz zostawać, ale ja zostałam w domu wtedy. I w ogóle nie wiedziałam, o co wy się modlicie, ale ja w domu siedziałam i pokutowałam, bo mówię tak, Boże, w ogóle otworzyła mi się przestrzeń i mówię, przepraszam Cię, że w ogóle myślałam, że ja sobie Ciebie powiedziałam w kościele, że lepiej ten czas, który jest poza kościołem, wykorzystać na coś. Trzeba robić, robić, robić. Mówię, znowu jakieś robienie. Ostatnio sobie wymyśliłam super słowo na to. Robactwo. Bo to jest w ogóle to, nie? Synostwo czy robactwo? Robisz dla robienia, czy jesteś synem i po prostu wiesz, kim jesteś? I ja znowu wpadłam w jakieś robienie. Mówię, Boże, kim ja jestem? Zaczęłam zadawać pytania. W ogóle go nie słyszałam na początku. Nie wiedziałam, co mówi. Mówię, odezwij się do mnie. W ogóle, przecież mnie kochasz. A ja kocham Ciebie. Weź powiedz coś. A ja wiecie, zatyczka w uchu w ogóle, nie?
W międzyczasie wychodziło wszystko, co mogło. Wszedł mi jakiś bunt na Artura i Agatę. Mówię, przecież ja ich kocham, nie mam takich myśli o nich. Dlaczego ja tak o nich myślę? Nie chcę tak myśleć o nich. W ogóle kocham ich, no. Nie chcę tak myśleć. Różne rzeczy się działy. I też miałam taki mega mocny moment. Bo ja zaczęłam wreszcie też z Bogiem być szczera. Wiecie, ja próbowałam się w ogóle przebijać, bo nie miałam jakby czasu komory, tak? No, osobności nie modliłam się za dużo, w ogóle Biblii nie czytałam. To jest masakra, w ogóle strasznie wstyd się przyznawać, ale... Znaczy, co ja gadam, jaki wstyd? No dobrze się w ogóle, dobrze jest mówić prawdziwe rzeczy. I wiecie... Zaczęłam mówić do Boga prawdziwe rzeczy, bo przestało działać mówienie podnoszę Twoją chwałę, Jeszua. Przestało działać mówienie Wielki Boże Izraela, Panie Zastępów. Kaput, koniec, nie działało. Nic się nie podnosiło. Bo to nie było szczere. I też miałam taki czas. Kurde, nie wiem, tydzień temu to było, już mi się te dni wszystkie mylą. Ale wiecie, przyszłam do Boga jakby pośród tego wszystkiego i mówię, wiesz co? Nie mam ochoty Cię uwielbiać. Kocham Cię i zawsze będę o Tobie mówić. Nie mam ochoty z Tobą rozmawiać. I w ogóle ja byłam w szoku, co mi się otworzyło, bo wiecie, ja gdzieś tam półtora roku temu, prawie równo rok temu, ja przeszłam takie rozstanie, które w ogóle mnie rozwaliło, nie? Ja miałam to pogarzała to, że on mnie uratował w tej relacji. Że w ogóle przede wszystkim nawet miałam, wiecie, żal do Boga za to, że mnie nie uratował przed zranieniem. A potem, wiecie, a potem w ogóle, że ta relacja się rozpadła, która mnie raniła, nie? I w ogóle to taki jakaś paranoja. No to kurde, chcesz mnie zostać czy wyjść, nie? Wiecie, i ja miałam kilka takich dni, gdzie ja naprawdę nie rozmawiałam z Bogiem. W sensie, ja mówiłam tak, naprawdę Cię kocham i wiem to. Wiem, że jesteś. Nie jestem w miejscu, w którym powiem, nie ma Cię, bo gdzieś tam, nie wiem, jestem poraniona czy coś. Ale powiedziałam tak, gdzie byłeś? Patrzyłeś na to. Ja jestem usługującą osobą. W ogóle znowu, wiecie, skupienie się na tym w ogóle robieniu czegokolwiek. Mówię, ja jestem usługująca, on jest usługujący. Czemu tego nie uratowałeś? Gdzie byłeś? Dlaczego? W ogóle jesteśmy Twoimi dziećmi oboje. I wiecie, w ogóle taki żart ze mnie wyszedł, ja przeklinałam. Przeklinałam w modlitwach, normalnie przeklinałam, jak się modliłam. Rozmawiałam z Bogiem, miałam takich kilka dni i powiedziałam tak, nie będę Ciebie uwielbiać, po prostu obłudnie. Nie będę hipokrytką, nie powiem Ci ani jednego słowa, którego nie myślę. Więc jedyne, co miałam powiedzieć wtedy, to po prostu przepraszam, ale nie chcę mi się z Tobą rozmawiać w ogóle, przepraszam. No. Wiecie, to mnie w ogóle tak mega oczyściło, bo ja w ogóle wiem, że to nie jest Boże, wiecie, Boża wina, że jakieś tam rzeczy nie wychodzą, że ludzie umierają, cokolwiek. Ja to wszystko wiem. Ale w sercu miałam takie brzydkie rzeczy i musiałam też jakoś je wypuścić, wiecie. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj. Jakieś to chyba takie nieskładne jest, co mówię, nie wiem. Zaczęłam pytać, kim jestem naprawdę. Byłam z Agatką na tej rozmowie. Mówię, no kurczę, nie wiem, no trochę tym, trochę tamtym, trochę sramtym i co tutaj, co tu zrobić w ogóle w takiej sytuacji, wiecie. Jeszcze ten vlog, te 3 razy w tygodniu. Mówię, no nie wiem, no to nawet nie mam czasu pomyśleć, kim ja jestem, bo muszę coś robić, nie? Ja w ogóle jakiś czas temu nagrałam takie poselstwo tam, którego przekazem było rozczaruj wszystkich i bądź sobą. W ogóle tym, kim chcesz. Ja w ogóle mówię, Boże, przecież to jest do mnie. I to nawet chyba coś takiego było, że może być świetnym kaznodzieją, ale może chcesz robić coś innego, no to zrób to, nie? I wiecie, ja zaczęłam myśleć i Duch Święty zaczął mnie otwierać, że tak, ja umiem rozmawiać z ludźmi w ogóle, ale nie wiem, czy ja już mogę powiedzieć jako o sobie, że jestem duszpasterzem. Ale dzisiaj w ogóle, pierwszy raz, jak Artur powiedział o tym, żeby ewangeliści wyszli tam położyć ręce na chorych, ja dzisiaj poszłam pierwszy raz, w ogóle wiecie, z punktu takiej tożsamości pomodlić się o człowieka. Bo mówię, Boże, ja w ogóle odkryłam przez ostatnie dni, mówię, Boże, ja jestem ewangelistką. Na co miałam największe opresje, odkąd tutaj jestem w Warszawie? W ogóle na chodzenie, na ewangelizację. Wiecie, co robiłam w ostatni piątek? Przepychałam prysznic od moich włosów, którymi się zatkał. Mówię, to jest takie ważne, że nie mogę jechać na ewangelizację, muszę jechać odetkać prysznic. Słuchajcie,
rzeczy, które siedziały w ogóle w mojej głowie i siedziały, się działy i siedziały. O, to takie kichy. W piątki, czy tam we wtorki na ewangelizacji, to w ogóle głowa mała normalnie. Nie, w ogóle nie pojadę tam. Już ostatnio zaczęłam nawet jeździć bez myślenia, mówię, jadę głosić Ewangelię, nie? Ale ostatnio cały czas myślałam, mówię, Boże, kim jestem? I Duch Święty dosłownie przez dwa ostatnie dni zaczął mnie otwierać po prostu. Kiedy, jak jeszcze byłam w ogóle malutka, religijna, nieodważna, jak jechałam na przykład pociągiem do chłopaka na przykład, bo całe moje życie to był zawsze chłopak, nie? Jechałam do chłopaka pociągiem, ale wiecie, ja nie byłam w ogóle z tym chłopakiem w moim sercu, tylko ja sercem sobie wyobrażałam, że głoszę w tym pociągu Ewangelię. Wiecie, takie rzeczy, które się pojawiają w głowie, nie? Jadę autobusem na przykład i co bym chciała zrobić? W ogóle stanąć i powiedzieć wszystkim Ewangelię. Nie miałam nigdy do tego odwagi, ale chciałabym coś takiego zrobić. Wiecie, cały czas to pytanie, kim jestem, kim jestem, kim jestem? Wzięłam się za służbę duszpasterską, jakieś nauczaniowo, nie wiadomo co w ogóle, ale kim jestem? I Duch Święty mówi, jesteś ewangelistką. Zawsze, i wiecie, i też mnie cofnęło do momentu, kiedy byłam młoda, jeszcze w ogóle naprawdę mega religijna, jakieś pierwsze proroctwa, słowa wiedzy, w ogóle o, super, charyzmatyczne rzeczy, ekstra. Ale to też były prawdziwe rzeczy i prawdziwe przesłania, które do mnie gdzieś tam były. Ja pamiętam, jako w ogóle, nie wiem, ile mogłam mieć lat, 16, 17, 18. I moim marzeniem było to, i chcę właśnie powiedzieć o tym, co Artur na koniec powiedział uwielbienia, żeby wszędzie, gdzie będę na świecie, żebym mogła w czyimś języku powiedzieć Ewangelię. I od dwóch dni ostatnich mi się to zaczęło otwierać. I w ogóle dzisiaj stałam tutaj na uwielbieniu i mówię, ciekawe, czy Artur powie coś o tym, o tych językach, o tej ewangelizacji w różnych językach. Ale mówię, w ogóle to nie jest ważne, przecież wiem, Boże, że Ty powiedziałeś, bo znam Twój głos, naprawdę wiem, że to Ty i wiem. Nie, już nie potrzebuję potwierdzenia. I Artur to powiedział. Ja od tych dwóch dni mówię tak, Boże, ja chcę mieć czas. Nie chcę siedzieć i robić trzech filmików w tygodniu, tylko ja chcę mieć czas, żeby doszlifować hiszpański, włoski. Angielski w sumie jest dobry, ale dobrze by było u niego gdzieś tam jakoś, wiecie, odświeżyć. I nowe języki. Dzisiaj na uwielbieniu mi wpadało w ogóle, mam w pracy faceta, który jest Grekiem. Ja ostatnio użyłam słowa logos przy nim. Powiedziałam mu, słuchaj, Jesus is logos. Wiesz, słuchajcie, to są rzeczy. On mówi, logos? I wiecie, i w ogóle to nie była jakaś długa rozmowa, ale on mnie sam zagadał, bo mu kiedyś powiedziałam, że sprawdzam słowa z Biblii w greckim tym, wiecie, słowniku. I on ostatnio przychodzi do kuchni, jak ja sobie robię kawę i mówi, no tutaj powiedziałaś, takie słodkie to, powiedziałaś tutaj, że coś tam sprawdzasz w greckim tym. Ja mówię, tak, no i wiecie, w ogóle jedyna rzecz. Ja wiem, że mówienie do człowieka w jego języku to jest w ogóle wartość, nie? Mówię, Boże, to będę robić. I już kończąc to wszystko, chcę powiedzieć tak, że wiecie, ja się wzięłam za coś i dobrze, w ogóle w biegu odkryłam, że coś innego gdzieś jest moje. Nie będę robiła wielkich scen, nie będę tego teraz usuwała ani nic, nie? Ale w ogóle dam sobie czas na to, żeby rozwijać ewangelizację, w ogóle żeby też budować Kościół, wiecie, nie? A nie jakąś tam swoją służbę. I właśnie też sobie tak pomyślałam, mówię, kurczę, może by zrobić jakieś takie całe ewangelizacje w innych językach i w ogóle super tego. I wiecie, stoję przed wami dzisiaj jako taka w ogóle odnowiona i taka w ogóle czuję tak dobrze, bo miałam ostatnio jakiś taki kompletny rozpad tożsamości, w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie? No. Artur miał taki sen proroczy ostatnio o mnie, w którym gdzieś tam nad morzem byliśmy w ogóle, tutaj Artur, nie? I Artur z Arturem rozmawiali, była szkoła wiary nad morzem, gdzieś tam, rozmawiali coś i nagle też Artur zobaczył jakby mój stan, że ja leżę w ogóle pod kołdrą, taka wiecie, rozwalona, ja tydzień temu tak wyglądałam, więc jak nie widzieliście, to dlatego, że w ogóle miałam swój wielki rozpad tożsamościowy. Zaraz to wyjaśnię. I Artur właśnie widział mnie taką w ogóle, wiecie, taki embrionek pod kołdrą, w ogóle leżący, taki tego. I poprosiłam, żeby on opisał myśli, które ma co do tego snu. I on opisał, nie, że myślisz za dużo nad różnymi rzeczami, tak, to jest w ogóle bezproduktywne, a możesz to zmienić tak o, nie? I jakby w tym śnie też Artur, rozmawiał z Arturem na mój temat. I Artur Coroński mówi Arturowi tutaj, ona tak ma. Ja wiedziałam, że Artur nigdy by nie powiedział czegoś takiego o mnie. Ona tak ma. Bo Artur wie, że ja tak duchowo ja nie mam. Ale Artur powiedziałby tak w jednym przypadku.
gdybym tkwiła w buncie i gdybym się uparła, że chcę tak mieć, tak? No to przecież Artur mi nic nie zrobi, jeżeli chcę mieć rozpad tożsamości. A zawsze, wiecie, jak ja czytam tego SMS-a od niego i mówię, Boże, w ogóle... usiadłam na Biblii, będzie kolejny ten. Anna Szczepanek, usiadłam na mówię, Boże, tak, to jest prawda, ja tak mam. Mam tak, że raz na jakiś czas mam rozpad tożsamości, nie wiem, kim jestem. Ale nie muszę tak mieć i nie będę tak miała. Decyduję się, że nie będę tak miała. Wszystko się zaczęło naprawiać, w ogóle fajnie. Nie bójcie się rezygnować z jakichś rzeczy, jak coś w ogóle jest źle zaczęte, albo nawet dobrze i nawet w czasie efekty, a tam efekty. To w ogóle nie chodzi o efekty, tylko chodzi o prawdę, chodzi o Jezusa. Amen. Bardzo dobrze, przyjaciele. Ważne świadectwa, bardzo ważne rzeczy, że dziewczyny mówiły o tym, co przeżywają z Bogiem, w jaki sposób funkcjonują, dlatego, że z tym się można utożsamiać. Słowo Boże mówi, że to, co przeżywacie, przeżywają też inni wasi bracia w świecie. Funkcjonują tutaj na ziemi, oni też to przeżywają. To nie jesteś odosobniony w tym wszystkim. Nie jesteś w tym odosobniony.